Patrzą, patrzą, gdzie ten złom, gdzie ten złom? Gdzie te tony złomu leżą? Siemanko kochani, jest 26 dzień sierpnia, jadę właśnie po Tomka, a dalej widzę się na spotkaniu razem z Jankiem z kanału Żyj z Pasji i widzimy się dzisiaj w Wieliszewie, fajne miejsce, no i zapraszam do oględzin. Na pokładzie Tomka i jedziemy dalej do Janka. Tomku, w ogóle powiedz mi, jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, więc mamy nastawienie bardzo dobre i jedziemy ku przygodzie, heja! Piękne miejsce przed nami i zobaczymy, co dzisiaj tam wyczyścimy. Pozdrawiamy kochanych ratowników. Wiele pewnie istnień już uratowali. No i zobaczymy, co tu wyjdzie. A chłopaki już patrzą, patrzą, gdzie ten złom, gdzie ten złom? Gdzie te tony złomu leżą? Na nowym miejscu. Niech lina namoka! Namoka! Linka się trochę splątała, ale zobaczymy, jak to wiadomo. Ona sama się rozplątała. No. Powolutku, pomalutku. Ostatnio było nic. Teraz mam nadzieję, że poprawię wynik z pierwszego rzutu. Nie no, bo to rzucaliśmy i było, wychodziło. O, widzę, że nauki nie poszły w las. Dzisiaj coś jest. No proszę bardzo. Ale patrz, może dwie rzeczy. Grosik na szczęście. Patrz, a jeszcze tu łaski coś jeszcze. A nie, to jest jakaś, a nie, to jest... Grosik i kapsel, no kapsel. Widzicie, więc super się zapowiada. Okej, okay, jedziemy dalej. Żywiole. Czyści tutaj brzeg, zobaczymy. Przechodzi. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co to było? Lina namoka. Jak będzie coś drugiego, to też złapie, nie? I znowu, oczywiście. I znowu splutana linka, oczywiście. Jak to linka zawsze musi być. Teraz nagrywamy to. Zobaczymy, czy coś w ogóle wyjdzie. Za pierwszym moim rzutem. O, tam coś było już. Taki sygnał. Zobaczcie, jaka tu czysta woda jest. Rak, tutaj. Rak? Nie. To jest piękne w ogóle, bo to się łączy. No i zobaczymy, co tu wyjdzie za pierwszym rzutem. No, na pewno pomost. Tak, dobra, to mam zabawę z pomostem, dobra. Dobra, ja teraz się wyłączam, bo mam zabawę z pomostem, albo usiądę i wam to pokażę, jak to się robi. Tak, jak to się robi z pomostem. O, patrzcie, tak to się robi z pomostem. O, znowu, dobra. Tak to się właśnie robi z pomostem, że się siedzę na brzegu i nogami. O. I jeszcze mamy, już dochodzi, jest, dobra. Co my tu mamy? A więc tak, gwoździki. Jakiś gwoździk, sprężynka, kapsloki. No i znowu gwoździk jest. Ogółem coś się dzieje. Lecimy dalej. Kolejna śruba, kolejne kapsle. Coś jest. Był rzut i zobaczymy, co teraz wyjdzie. Totalnie ciekawy jestem, czy coś tu może być. O, coś tam jest, jakiś tam był sygnał. Coś ciekawego. O, chyba Tomka poproszę o jego magnes. Może wyłowimy drzwi wejściowe na zaplecze od Titanika. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy na wprost, co tu było. No tym razem zimny lech był tutaj grany. No i chłopaki pozostawili. 3 gramy to byłoby 5 bardzo... groszy mamy. A tym razem takie coś spinka do włosków. Tutaj pada grzechotka. O. A tu właśnie o, mówię, że się jemu podoba, tak? Tak, no zajawka taka, mówię właśnie, ciągnę i czekam, aż mnie tam się zatrzyma, no super. Janek i Mario rzucają naraz. Tylko nie w siebie. I zobaczymy, co te orły nasze kochane wyciągną. Zobaczymy, kto będzie miał lepszy rezultat. Tylko nie pomost. Nie, no,
ile to? Musiałoby z pół metra, wiesz. No już widzę, że... Cztery kapsle do... Jest łańcuch, no to mamy wygranego, no sorry, ale do gościu wygrałeś tam. A tak naprawdę do 4, do 2 dla Janka. Przyszedłem na chwilkę Mariuszowi do takiego magnesiowa, pierwszej jego fanty. No i znowu jakieś wkręty, coś tutaj metalowego, nie wiem. No i kasłaki są. Widzę, że chyba kolega się zarazi. A co obok mnie? Zobaczcie, moi drodzy, za jednym rzutem, zapalniczka i 80 gram piękny koszyczek wędkarski. Tomek, co ty na to? A tu jeszcze jest, przypomnę jeszcze w ogóle tak. Właśnie no, i się dzieje non stop. No to wreszcie coś mamy. Mamy tak jakiś kawałek Pręcisława. Muminki mi tu powiedziały, żebym tutaj sobie potuptał, no i wytuptałem. Nie. 6 minut szedłem przez plażę. No to zobaczcie, dosłownie ile, 3 minuty chodzenia, no i ile kapsli tego jest w tym wszystkim. O, no nie, liśnie. No, ciało się i będziemy czyścili dalej jeszcze. Zmiana mocowania. Tu właśnie Tomasz zrobił mi moc mocowania, a tutaj Mariusz coś ma grubego. Dawaj, pokaż co tam masz. Ty, ale ty masz pomost. A i zobaczcie. Patrzcie, i mam blaszkę. Drugi rzut i blaszka. No i co się dzieje? Nie ma szans go przesunąć. Nie ma szans? Nie ma szans, bo siedzi aha. W całości. No trudno. No to mamy kolejny pokaz, to co ludzie pozostawiają na plaży w Wieliszewie. Niestety, trochę z tego zbyt dużo. A tu jest dużo śmietników, kochani. A zobaczcie, sobie właśnie, niestety deszcz nas pogonił, więc jesteśmy w takich, jak zapowiem, krzakach. No i krzaki oczywiście obfitują w kapsle. Co chwilkę kapsle, albo nie mówić co nawet też. No i szukamy, łowimy. I co chwilkę coś jest. O. O, jest, co chwilkę, o. Okej, kochani, no to mamy już za sobą jakieś 4,5 godziny mniej więcej łowienia. 2 godziny rozmowy, bo się nie dało inaczej. Więc tak, kapsli jak widać, no mamy tyle. Sądzę, że około 1,5 kilo będzie. Tam między kapslami są jakieś śruby, wkręty, nakrętki, gwoździe, blaszki, puszki, zrywki. Po prostu totalnie wszystko. Dobra, bramka numer 2. Bramka numer 2 należy do naszego przyjaciela sympatycznego Janka. I zobaczcie, no też, to też tu jest ciekawie. W tym, że to jest znalazł jakiś długopis, zapalniczka. Tutaj koszyczek zanętowy, jakieś sprężynki, o, woblera nad ma, jakąś gumkę. No cóż tu jest. Tomek przerzucił swoje rzeczy z dużego magnesu do mojego, ale i tak jeszcze na jego magnesie widać, nawet na górze są haczyki na godzinie 11. Po prawej jakieś spingi też. No i tutaj jeszcze bramka numer 4, pozostałości jeszcze inne, które tam po drodze znajdowaliśmy. Za nami jest generalnie wspaniały dzień, bo naprawdę wspaniałe towarzystwo, wspaniały Tomek, wspaniały Janek z kanału Żyj z Pasją, Żyj z Pasji. Zapraszamy Was do lajkowania, subskrybowania, komentowania i zapraszamy też na kanały Dario, na kanały Janka, Żyj z Pasji, na kanał Brodo tego Zbira i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Heja!